Mieliśmy zamiar zlikwidowania przejazdów w poziomie szyn w Kobyłce i w Kobyłce Osów i wybudowania wiaduktów drogowych. Ale od tego odstępujemy i ten plan przekładamy do kolejnej perspektywy. Z przyczyn, myślę, że już Państwu wszystkim znanych. Nie chciałbym się tu wdawać w dyskusję. I zostają do czasu rozpoczęcia budowy tychże wiaduktów drogowych pozostają wiadukty w poziomie szyn. Przejazdy w poziomie szyn. A może Pan podać datę dokładną? Datę? Między rokiem 2017 a 2020. W poziomie szyn. Będę w poziomie szyn. Przed 17 na pewno nie będzie. Żebyśmy się dobrze zrozumieli. Do rozpoczęcia i zakończenia budowy wiaduktów drogowych w Kobyłce pozostaną przejazdy w poziomie szyn. No my ubolewamy nad tym, że ta inwestycja nie rozpocznie się również w Kobyłce w tym okresie, kiedy będzie w Wołominie, tu mam takie informacje. Jeśli coś by się dało jeszcze w tym kierunku zrobić, to prosimy, aby również w Kobyłce była podobna infrastruktura i w podobnym okresie sprawy mogły się rozpocząć jak w Wołominie.